Edith Gonzalez, Saul Lisaso i René Casados w filmie Złota klatka, odcinek pierwszy. Reżyseria. San Juan w Puerto Rico. A teraz przejdziemy do wywiadu dnia. Poznamy dzisiaj słynnego scenarzystę, który zdobył sławę dzięki serialowi Śmierć w mieście. Pan Alex Moncada. Miło mi gościć pana w naszym programie. Cała przyjemność po mojej stronie. Słyszeliśmy, że kręcone są teraz dwa filmy na podstawie pańskich scenariuszy. Proszę nam coś o nich opowiedzieć. Pierwszy to historia młodego rekruta, który zostaje wysłany za granicę. Halo? Dolores, kiedy przyjechałaś? Wychodzę za mąż w przyszłym tygodniu. Co to za pytanie? Za Alexa? Kiedy podjąłeś decyzję? Kilka dni temu. Kto to jest? Nazywa się Renata Duarte i pracuje dla firmy reklamowej. Jest stąd? Mieszka tu, ale urodziła się w Meksyku. Poznałem ją 2 lata temu w San Francisco. Proszę o sok. Dla mnie to samo. Ale niespodzianka. Mam dosyć samotnego życia. Zostaniecie tutaj, czy zabierzesz ją do Sacramento? Raczej nie wyjedziemy. Przyjdziesz na ślub, prawda? Tylko jeśli odbędzie się zaraz. Mam samolot do Luksemburga o 12. Cieszę się, że porzucasz samotny stan. Opowiedziałeś jej o sobie? Nie. Dlaczego? To nie jest konieczne. Nie sądziłam, że tak szybko wrócisz. Po co ten pośpiech? Jesteś w ciąży? Ależ skąd? Poza tym, jaki pośpiech? Jesteśmy ze sobą od 2 lat. Głównie przez telefon. Nie spędziliście razem więcej niż 30 dni. Wystarczy, żeby się poznać. Kochamy się i to jest najważniejsze. Tak, ale nie ufasz mi? To nie to. Nic o nim nie wiesz. Jak to? Piszą i mówią o nim w gazetach i telewizji. Chodzi o jego życie osobiste. Nie ma rodziny, jest sierotą tak jak ja. O co ci chodzi? Nie obchodzi mnie to, kim był i co robił. Liczy się teraźniejszość. Wciąż nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To widać. Chcesz mieć wkrótce dzieci? Nie. On nie chce? Nie wiem, nie rozmawialiśmy o tym jeszcze. Pewnie zgodzi się ze mną, że najpierw powinniśmy nacieszyć się sobą. Dlaczego nigdy mi o niej nie powiedziałeś? Na początku była to zwykła znajomość. Renata mieszkała z matką, która wkrótce umarła. Nie ma ojca ani rodzeństwa? Nie. Tak jest lepiej. Będę ją miał tylko dla siebie. Widzę, że się cieszysz.
Przez tyle lat żyłem samotnie, o nikogo się nie troszczyłem, a nikt nie troszczył się o mnie. Wreszcie mam kogoś. To wszystko zmienia. Chcesz mieć dzieci? I to szybko. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Ten ślub był moim marzeniem. Już myślałam, że nigdy się nie oświadczysz. Dlaczego? Jesteś tak ważną osobistością. Kto ci to powiedział? Przedstawisz mnie swoim znajomym z Hollywood? Oczywiście. Będziesz mnie zabierał na przyjęcia? Na mnóstwo. Niech dzwoni. Cholerny telefon. Odbiorę. Nie, zaraz wrócę. Nie odchodź. Poczekaj. Nie. Pozwól mi, czekaj na mnie. Halo? Witaj. Przecież wiesz, że się żenię. Dobrze? Tak, rozumiem. Na razie. Kto to? Donald. Są problemy z filmem. Jakie? Rząd Angolii cofnął zezwolenie na zdjęcia. Muszę tam pojechać i przerobić scenariusz. Kochanie, trzeba przełożyć ślub. Dlaczego? Bo muszę tam polecieć pojutrze. Ale mam już sukienkę i zaprosiłam wszystkich przyjaciół. Błagam, przełóż to o kilka dni. Nie mogę. Wstrzymanie produkcji kosztuje wiele tysięcy dolarów. To nie fair. Byłam taka szczęśliwa. Kochani, nie rób mi tego. Wszyscy pomyślą, że to tylko wymówka i że mnie nie kochasz. Nawet tak nie mów. Pobierzmy się jutro. Trzeba tylko zawiadomić Urząd Stanu Cywilnego. Kiedy wrócisz, weźmiemy ślub kościelny. Co ty na to? Chcesz tego? Tak. Na pewno? Tak. Dobrze się bawisz? Tak. Cieszę się. Kiedy wrócisz? Pewnie za tydzień. Naprawdę ją kochasz? Oczywiście. Nie wierzysz w to? Nie o to chodzi. Renata wiele wycierpiała po śmierci matki. Może sprawia wrażenie kobiety silnej i niezależnej, ale to jeszcze dziecko, które wymaga opieki i uczucia. Tak jak wszyscy. Jestem mężczyzną i znam swoje obowiązki. Kocham Renatę i żenię się z nią nie dla kaprysu. Miło, że tak mówisz.
Wybacz. Zabierz mnie ze sobą. Obiecuję, że nie będę przeszkadzać. Chciałbym, ale nie będę miał dla ciebie czasu. Nie szkodzi. Nigdy nie widziałam, jak piszesz. Będziesz miała jeszcze wiele okazji. Jesteś niedobry. Zróbmy tak. Postaram się to szybko załatwić. Zadzwonię i przylecisz do mnie. Co ty na to? Dziękuję. Zadzwonisz, jak tylko tam dolecisz? Oczywiście. Uważaj na siebie. Ty też. Będę bardzo tęsknić. Kocham cię. Ja ciebie też. Muszę już iść. Pa, tęsknij. Panna Renata Duarte? Pani, właśnie wyszłam za mąż. Dostałam pani list. O co chodzi? Miesiąc temu w Meksyku zmarł pan Cesar Valtierra. Kto to? Nie znała go pani? Nigdy o nim nie słyszałam. Musiał panią znać, bo zostawił pani połowę swojego majątku. Mnie? Dlaczego? Czy to nie dziwne? Na pewno nigdy go nie spotkałaś? Nigdy. Może był krewnym twojej matki? Nic mi o nim nie wspominała. Kiedy ta prawniczka z konsulatu powiedziała mi o tym, myślałam, że to żart. Alex pomyśli tak samo. Ile ci zostawił? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie same długi. Nie zapytałaś? Mam się spotkać z doktorem Acevedo. Poinformuj mnie, co jest w testamencie. Muszę tylko do niego zadzwonić.
Kto odziedziczył drugą połowę? Jakaś kobieta o tym samym nazwisku, pewnie krewna. Musisz pojechać do Meksyku. Czy to nie wspaniałe? Spędzę tam z Aleksem nasz miesiąc miodowy. Powiem mu, jak zadzwoni wieczorem. Kiedy dostaniesz samochód? Jutro. Myślisz, że będę mogła kupić nowe auto, jak dostanę spadek? Jeśli będzie zbyt mały, nie warto tam jechać. Renata, co się stało? Ostrożnie. Puśćcie mnie. Dokąd jedziecie? Puśćcie mnie. Renata. Czy to lot 403? Znalazła się? Nie. Sprawdziłam wszystkie szpitale i kliniki, ani śladu. To niemożliwe, musi gdzieś być. Nazwisko żony? Renata Duarte de Moncada. Wiek? 24 lata. Ma pan jej zdjęcie? Oczywiście. Proszę. Kiedy i jak zniknęła pańska żona? To było 18 w poniedziałek. Była z przyjaciółką na spacerze. Villa Miraflores, Meksyk. Maximino! Gdzie panienka? Wyszła przed chwilą. Pewnie jest za domem. Dziewczyno, ile razy już ci mówiłam, żebyś tu nie przychodziła? Ale ja to lubię. Kąpiesz się bez ubrania. Miałam na to ochotę.
To żadne usprawiedliwienie. Wychodź szybko, bo twój narzeczony zaraz tu przyjdzie. Poszalałaś, Oriano? Odejdźcie, wynocha. Idź się przebrać. Jak Oriana mogła to zrobić? Od dzieciństwa lubiła się kąpać w strumykach. Goła? Nie. Widocznie nagle wpadła na taki pomysł. Proszę mnie nie okłamywać. Gdyby miała ochotę tylko popływać, wskoczyłaby do wody w bieliźnie. Proszę zrozumieć, nie ma w tym nic złego. Ona już taka jest. Nie możemy na to pozwolić. Każdy mógł ją tam zobaczyć, nawet służba. Mogliby pomyśleć, że ich prowokuje. Nie pozwolę obrażać mojej siostrzenicy. Nie chcę tego, ale proszę mnie zrozumieć. Jestem jej narzeczonym. Żaden mężczyzna nie lubi, kiedy jego kobieta się obnaża. Ona się nie obnażała. Jest zupełnie niewinna. W porządku. Jednak nie możemy jej na to pozwalać. Głównie ze względu na jej bezpieczeństwo. Powie jej to pani? Oczywiście. Pomyślałem sobie, że powinienem się ożenić z Orianą jak najszybciej. Ależ mój kuzyn zmarł dopiero miesiąc temu. Co powiedzą ludzie? Dopiero zaczną mówić, kiedy dowiedzą się, co pan Cezar zrobił. Byłeś na policji? Tak. Co powiedzieli? Chcą znać więcej szczegółów na temat tej karetki. Mówiłem, że niczym się nie wyróżniała. Byłam tak przerażona, że nie zwróciłam na to uwagi. Ale nikt nie zauważył na niej nazwy szpitala. Co o tym myślisz? Nie wiem. Czy Renata zachowywała się inaczej tamtego dnia? Była szczęśliwa, jak zwykle. Śmiałyśmy się z tego spadku. Mówiłam ci o tym, prawda? Mówiłyśmy, że to może był znajomy jej mamy. Potem rozmawiałyśmy o tobie. Jak zemdlała? Jak do tego doszło? Nagle straciła przytomność i upadła. Czy to się już wcześniej zdarzało? Raz, zaraz po śmierci jej matki. Była załamana i niewiele jadła. Ale to nie jest ważne. Ta karetka zabrała ją gdzieś, nie wiemy dokąd. Dlaczego Renata nie skontaktowała się z nami? Gdybyśmy przynajmniej wiedzieli, kto wezwał karetkę. Nikt nie chciał się przyznać.
To musiał być ktoś, kto tylko tamtędy przechodził. Nie, karetka przyjechała zbyt szybko. Poza tym nie pozwolili ci z nią jechać. To nie jest normalne. Może jest w szoku i straciła pamięć. W takim przypadku szpital zgłasza to na policję. A jeśli umarła w karetce, a oni pozbyli się ciała, żeby nie mieć kłopotu? Dałeś policji jej zdjęcie? Tak. Czy naprawdę chcesz nadać ten komunikat o zaginięciu w telewizji? Tak. Idę. Zadzwoń na moją komórkę i nagraj się, gdyby pojawiło się coś nowego. Dzień dobry, doktorze. Witaj, Flavio. Dzień dobry. Sprawdzałem dokumenty pana Cezara, żeby dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. Proszę usiąść. Dziękuję. Dzwoniła do mnie pani mecenas Vallejo z konsulatu w San Juan. Odnalazła Renatę Duarte i powiadomiła ją o spadku. I co? Rozumiem, kochana, ale to, co dla ciebie jest niewinną zabawą, dla innych oznacza co innego. Flavio się wściekł. Uważa, że źle zrobiłaś. Co ci powiedział? Że nie chce, żeby jego przyszła żona się obnażała. Tam nigdy nikogo nie ma. Nie możesz tego więcej robić, bo on tego nie pochwala. Obiecaj mi to. Dobrze. Jeśli nie dotrzymasz obietnicy, powiem Flavio. Przestraszyłam się, kiedy krzyknął. Nigdy tego nie robił. Rozmawiałyśmy o tym wiele razy. Nie bój się, ludzie czasem się denerwują i krzyczą. Przypomnij sobie, że ja też krzyczę, kiedy wyprowadzisz mnie z równowagi. To nie to samo. Flavio jest twoim narzeczonym. Wiem, ale to co innego. Proszę. Przyszedł doktor Acevedo. Dziękuję, zaraz tam będę. Mam nadzieję, że wie coś o tej kobiecie. Ja też. Bądź grzeczna. Pan Cezar miał prawo zrobić, co chciał ze swoimi pieniędzmi. Ale to obca osoba. Mam rację? Nie wiem. Jak tylko tu przyjedzie, otworzy testament i dowiemy się, skąd taka decyzja. Witam, doktorze. Dzień dobry. Proszę usiąść. Właśnie mówiłem, że Renata Duarte pojawiła się w konsulacie. Kiedy? 5 dni temu. Powiedziano jej o testamencie i podano mój numer telefonu. Zadzwoniła? Jeszcze nie. Może jest na tyle bogata, że spadek jej nie zainteresuje. Pani mecenas Vallejo powiedziała, że to kobieta z klasy średniej. Młoda? Tak. Nigdy nie słyszała o panu Cezarze. Może mój kuzyn był jakoś spokrewniony z jej matką, albo...
Rozmawiałem z panią Ofelią i uważamy, że Oriana powinna zaskarżyć ten testament. Moja siostrzenica nie może zostać pozbawiona tego, co jej należne z powodu jakiegoś kaprysu mojego kuzyna. Co na to Oriana? Moja siostrzenica nie umie podjąć decyzji. Nie uważa pani, że czas, żeby zaczęła o sobie decydować? Nie jest do tego zdolna. Uważa pan, że jest opóźniona? Ależ skąd? To zepsuta dziewczyna, która nigdy nie musiała za nic odpowiadać. Wie pani, co myślę na ten temat. Odkąd przyjechała tu pani z Orianą, zamknęła ją pani w złotej klatce. Proszę ją wypuścić. Niech zacznie cierpieć, odczuwać i niech pozna życie. Zje pan coś teraz? Później. Dzwonił ktoś? Pani Legoretta i pan Jesus. Ktoś jeszcze? Nie. Proszę wybaczyć. Dziękuję. Chciałbym rozmawiać z panną Renatą. Kto mówi? Doktor Benjamin Acevedo. Nie ma jej teraz. A o co chodzi? Z kim rozmawiam? Dolores Herrera, koleżanka Renaty. Pilnie muszę rozmawiać z panią Renatą. Jestem wykonawcą testamentu pana Cesara Valtierra. Renata mówiła mi o tym. Chodzi o to, że nie wiemy, gdzie ona jest. Nie rozumiem. Szukamy jej od 5 dni. Byliśmy już na policji. Ona zniknęła. Zniknęła? Ale dlaczego? Nie możesz oddać połowy majątku jakiejś obcej dziewczynie. Dziadek chyba wiedział, co robi. Z pewnością, ale musisz zaskarżyć testament. Twój narzeczony myśli tak samo. Skoro już to z nim ustaliłaś, to po co mnie pytasz? Bo ty jesteś spadkobierczynią i tylko ty możesz to zrobić. To dlaczego decydujecie za mnie? Czasem działasz mi na nerwy. Ciociu, zauważ, że najpierw mówisz mi jedno, a potem... Odbiorę, a potem porozmawiamy. Tak, to ja. Właśnie rozmawiałem z koleżanką Renaty Duarte. Jak to zniknęła? Kto? Renata Duarte. Czy mam odprowadzić samochód do garażu? Tak. Dobrze, dziękuję. ¿Estás de malas?
Jesteś zły? A jaki mam być? Z jednej strony moja szalona narzeczona, a z drugiej ten doktor Acevedo. Co się stało? Acevedo chce, żeby to Oriana zaskarżyła testament. Przekonaj go, że to twoja rola. Co z Renatą Duarte? Podobno ją znaleźli, ale jeszcze nie skontaktowała się z Acevedo. Kiedy przyjedzie Omar? Pewnie jutro. Zrobiłem błąd, sprzedając tę ziemię Omarowi. Oddam mu chyba te pieniądze. Nie przyjmie ich. Interesuje go ziemia i podpisał już z tobą umowę. Ale to było zanim odczytano testament. Myślałem wtedy, że jedyną spadkobierczynią będzie Oriana. Czym się przejmujesz? Oferujesz tej Duarte inny kawałek ziemi. A jeśli nie przyjmie? Dlaczego akurat ten wąwóz miałby ją interesować? Może masz rację. Nie chcesz? Dlaczego jednak Omar tak się nim interesuje? Rezerwat łowiecki to tylko... Tak? Właśnie się dowiedziałyśmy, że doktor Acevedo dzwonił do Puerto Rico i powiedzieli mu, że Renata Duarte zniknęła. To okropne. Dam ci Flavia. Na razie. Tak, kochani? Witaj, Omarze. Jak lot? Dobrze. Zarezerwowałem ci hotel. Jakieś kłopoty? Nie. Co chcesz zrobić z tą kobietą? Umrze, jeśli damy jej więcej zastrzyku. I dobrze. Chcesz tego? Myślałam, że będzie pracować w jednym z twoich klubów. Jest ładna. Naprawdę? Chcesz ją zobaczyć? Chodź. Dzień dobry. Na miłość boską. Ona wygląda jak Oriana. Kim jest Oriana? Mówiła coś? Czasem coś mruczy, ale trudno zrozumieć. Co powiedziała? Chyba Alex. Wersja polska ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Olga Krysiak. Czytał Tomasz Malier.